Beata Mazurek była pytana na konferencji prasowej w Sejmie, kto zapełni wakaty w komisji śledczej DS Amber Gold, powstałe w wyniku przejścia zasiadających w niej posłów do kancelarii premiera. Będziemy proponować panią poseł Iwonę Arendt i pana posła Wojciecha Zubowskiego, poinformowała rzeczniczka PiS. Później na Twitterce Mazurek poinformowała, że PiS zaproponuje te kandydatury na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które rozpoczyna się we wtorek. Do składu komisji śledczej DS Amber Gold będziemy proponować posłów PiS Iwony Arendt i Wojciecha Zubowskiego. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, napisała. Dotychczasowi członkowie komisji przeszli w ostatnim czasie do kancelarii prezesa Rady Ministrów, Marek Suski został szefem gabinetu premiera, a Joanna Kopcińska rzecznikiem rządu. Iwona Arendt jest posłanką PiS z Olsztyna, w Sejmie zasiada od 4 kadencji, z wykształcenia jest politologiem. Obecnie jest przewodniczącą Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, zasiada też w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Ponadto pełni funkcję sekretarza parlamentarnego zespołu sportowego, kieruje parlamentarnym zespołem przyjaźni środowisku oraz uczestniczy w pracach między i neutron. Parlamentarnego zespołu DS Rozwoju Polski Wschodniej, parlamentarnego zespołu surowców i energii, parlamentarnego zespołu tradycji i pamięci żołnierzy wyklętych. Wojciech Zubowski jest posłem PiS od 2 kadencji, wybrany z okręgu legnickiego. Zasiada w Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju. Należy też do parlamentarnych zespołów do spraw Kresów, Kresowian i Dziedzictwa Ziem Wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Górnictwa i Energii, w zespole DS Żeglugi Śródlądowej oraz zespole DS Wsparcia Polskiego Przemysłu Obronnego. Amber Gold niczego nas nie nauczyło. Właśnie rośnie nowa piramida finansowa, a co robią organy państwa?